To nagranie jest dla wszystkich, którzy chcą wzmocnić swój system nerwowy oraz odporność, a także dla wszystkich, którzy chcą się zrelaksować, lepiej spać, którzy budzą się w nocy, ich myśli nadmiernie przyspieszają, nie mogą zasnąć, mają traumy, objawy depresji lub czują się pobudzeni i nie mogą już wytrzymać w domu. Zauważcie, że w wypadku braku snu nasz umysł rozdziela się jakby na dwie rzeczywistości. W jednej myśli nie mogę zasnąć, a w drugiej chcę zasnąć. Podobnie, kiedy bardzo chcemy wyjść z domu. W jednej rzeczywistości nasz umysł wie, nie mogę wyjść, a w drugiej krzyczy, chcę wyjść. Więc teraz chciałabym Wam pomóc naturalnie zasnąć, a także poczuć więcej przestrzeni, nawet w bardzo małym mieszkaniu. Więc ułóż się gdzieś wygodnie, możesz się położyć albo siąść bardzo wygodnie. I pamiętaj, nie zmuszaj się do niczego. Nie zmuszaj się do tego, aby zasnąć. Nie myśl obsesyjnie o tym, jak chciałbyś wyjść. Po prostu teraz spotkamy się z rzeczywistością i tym, że nie możemy wyjść lub nie możemy zasnąć. Tak po prostu jest. Więc teraz chciałabym Cię poprosić, abyś zwrócił uwagę na swoje ciało. Czy ono się rusza? Czy jest sparaliżowane? Czy może myśli biegną bardzo, bardzo szybko w kierunku tego, czego byś chciał? Zauważ, co robią Twoje myśli. I za każdym razem, kiedy zauważysz, że one gdzieś sobie biegną, wróć do ciała. Po prostu nie słuchaj myśli, które mówią ci, że musisz zasnąć, musisz wyjść, uciec, odciąć się. Tylko wróć do ciała, zauważ, że masz ciało. Jeśli teraz poczujesz, że to ciało jest na przykład napięte albo czujesz się niekomfortowo, że zaczynasz odczuwać jakieś dziwne emocje, twoja nerwica powróci, to jest ok. To potrwa tylko chwilkę. Proszę, nie skupiaj się też nadmiernie nad tym, co czujesz w danym momencie. Po prostu postaraj się zauważyć, że posiadasz ciało. I że w tym ciele coś się dzieje. Może od razu nie zaśniesz. Może nie będziesz biegał na łące, ale to, co teraz robisz, pozwoli ci uspokoić się, a także poczuć więcej przestrzeni wewnątrz. Więc proszę, teraz zauważ, że oddychasz, że twoje ciało robi wdech i wydech, wdech i wydech. Zaobserwuj, jak oddychasz i rób to, proszę, bardzo delikatnie. Ten wdech i wydech bardzo, bardzo delikatnie. Teraz zauważ, gdzie łatwiej ci oddychać. Czy to brzuch, czy klatka piersiowa. Zauważ, jaki jest ten oddech. Czy jest głęboki, czy płytki. Każdy jest ok. To, że teraz skupiasz się na oddechu, pomoże ci i twojej przeponie, czyli temu miejscu pomiędzy brzuchem a klatką piersiową,
zrelaksować się. I pomoże także Twojemu duchowi naturalnie przesunąć się z brzucha do klatki piersiowej, do Twoich płuc. I ważne, aby to zaczęło stawać się naturalnie, aby tego nie wywoływać siłą, myślami. Ponieważ im dłużej będziemy to ćwiczyć, tym bardziej będzie to po prostu naturalne. Oddychaj powoli i nie zmuszaj ciała do niczego. Teraz spróbuj oddychać do rąk i nóg. Zaobserwuj, jak to jest oddychać do rąk i nóg. To jest taki moment, w którym możemy zauważyć, że energia, którą zazwyczaj dajemy myślom, przemieszcza się do naszego ciała, wzmacnia je, a także jego odporność. I wszystko, naprawdę wszystko, co w tym momencie odczujesz, jest okej. Tylko proszę, nie wchodź zbyt głęboko w te odczucia, po prostu zauważ, że gdzieś jakieś miejsce jest napięte, oddychaj do niego i przesuwaj się do kolejnego miejsca. To jest taki moment, w którym możemy pozwolić sobie odpuścić potrzebę zaśnięcia, wyjścia, robienia czegoś. Po prostu być. Obserwować sobie, jak oddychamy. Teraz możesz odczuć różne części ciała. Zaczynając na przykład od stóp. Czy te stopy są napięte? Czy w ogóle możesz je poczuć? Czy może są zrelaksowane? Oddychaj do stóp. Teraz delikatnie przesuń się do łydek, do kolan i także sprawdź, czy są one napięte. Bardzo delikatnie oddychaj do tych napięć. Bardzo. Teraz uda. Przesuń się do ud. Teraz miednica. I dolny odcinek pleców. Sprawdź, czy możesz oddychać do tych różnych części ciała. I teraz bardzo wolno przesuń się do brzucha. I pamiętaj, jeżeli czujesz w brzuchu napięcie, co zazwyczaj w sytuacjach, zwłaszcza takich jak teraz, może być absolutnie normalne, to nie skupiaj się na tym napięciu. To może być po prostu zbyt trudne. Więc nie wchodź głęboko. Po prostu zauważ, okej, mój brzuch jest teraz napięty, coś czuję i oddycham, cały czas oddycham do tego brzucha. Daję temu napięciu przestrzeń, aby troszkę się rozpuściło. Teraz przesuwamy się do przepony. To jest bardzo ważne miejsce, w którym często występują bardzo duże napięcia, które odcinają nas od emocji, od czucia, od serca. To jest ten odcinek pomiędzy brzuchem a klatką piersiową. Więc delikatnie oddychaj do przepony i postaraj się połączyć klatkę piersiową z brzuchem.
Teraz oddychaj do górnej części pleców. I poczuj, jak możesz rozszerzyć swoją klatkę piersiową w każdym kierunku. Teraz gardło, kark, ręce. Obserwuj, co się dzieje. Oddychaj delikatnie do tych części ciała. To, co robisz, to pomagasz swojemu ciału strawić emocje, zrelaksować się, uspokoić, uruchomić część systemu nerwowego odpowiedzialnego także za regulację odporności. Jeśli po drodze gdzieś uśniesz, to jest ok. Jeśli uspokoisz się i zaakceptujesz ograniczenia, to jest to, o co nam chodzi. Spokój pomaga nam zaakceptować sytuację, w jakiej się znajdujemy, a także to, że koncentrujemy się na ciele, powoduje, że przesuwamy energię, którą zazwyczaj zużywamy na myślenie, w kierunku ciała i pomagamy mu zrelaksować się. A zrelaksowane ciało to ciało, w którym czujemy się lepiej i czujemy, jakbyśmy mieli więcej przestrzeni. Z mojego doświadczenia zazwyczaj, kiedy skończymy to ćwiczenie, po prostu czujemy więcej przestrzeni w sobie i łatwiej nam żyć, zasnąć, być nawet w małym mieszkaniu. Każdy z nas może to ćwiczenie robić nawet godzinę dłużej. To bardzo pomocne, zwłaszcza teraz. Z czasem pomaga też bardzo zrelaksować obszar płuc, który w momencie jakiejkolwiek choroby jest, zwłaszcza tej, która obecnie jest ogromnie cenny, bo to też obszar naszego serca. Jeśli przydało Wam się to nagranie, podzielcie się z innymi. Wiem, że lajki pomagają innym znaleźć te nagrania, więc jak tak czujecie, to po prostu dajcie lajka. Ja postaram się zrobić więcej takich nagrań dla Was, więcej ćwiczeń oddechowych, a także różnych po prostu ćwiczeń relaksacyjnych. W opisie znajdziecie jeszcze więcej informacji.